Bardzo fajni tutaj ludzie są. Wow, dostałam rybkę. To jest brzeszczot, po prostu na pół poprzecinany. Tutaj przyszedł z takim piesiunkiem malutkim. Jakbyś wjechał? Tu właśnie. No. Bo wykarczowali. A, to wykarczowali to. Bo to jest to, żeśmy my wtedy stali. Ale to było inaczej. Albo, no, wykarczowali? Wykarczowali. Tak. Bo to takie krzaki były, nie? No, to były krzaki, bo ta plażyczka taka malutka, to trochę ona jest za mała, żebyśmy się tam rozwalili, ale tu... Jedziemy i piękny plac mamy, tylko musimy odwrócić się przodem do wody. No faktycznie, wszystko tutaj wykarczowali, tutaj gdzie teraz stoimy, to były takie no zarośla. Trochę chyba bardziej romantycznie było wtedy, ale wtedy nie staliśmy przy wodzie, tak? Bo zasłaniały nam te zarośla, te wszystkie co tutaj jest, są powycinane. To nam zasłaniało wodę. Staliśmy tam w polu, a ta plażyczka jest taka troszkę za mała, nie? Bo tutaj nie ma tego piaseczku dużo, jak widzicie, to tak na szerokość samochodu, ale my nie możemy stać jakby wzdłuż, tak jak są ślady, tylko w poprzek, tak żebyśmy mogli panelami być do słońca, żeby dobrze nam ładowały. Ale słuchajcie, no jest dalej ta piękna woda. Można wejść i się wykąpać, jakieś śmieci musimy pozbierać, bo oczywiście są, nie ma dużo, ale widzę parę, oni to tak wszystko rzucają, ale nieważne, cieszymy się, o tam się coś biali opalają, tam jest taki do wynajęcia, taki lodge oni tutaj nazywają, te domki, dobrze, fajnie być z powrotem na takim sprawdzonym miejscu. Tobi mówi, że jest zarąbiście po prostu. Przed chwilą sam wszedł do wody. Wprawdzie tak po brzuszek, nie do pływania, no ale się tam wychlapał i tak mu się spodobało. Cały mokry teraz. No, pokażcie się. Bardzo fajne jest to miejsce. My się cieszymy tak jak Tobi. A tylko nie okazujemy tego w ten sam sposób. O tak bym to powiedziała. No nie jestem pewna, czy to tak fajnie, że w te haszcze wyharatali. Tak się nie mogę oswoić, no ale nie szkodzi. Za to właśnie, jak mówiłam, mamy widok na wodę. Już się pokąpałam. Wejdę jeszcze do wody, bo chcę jeszcze stamtąd zrobić jakieś fajne zdjęcia. Ciekawe, czy Tobi pójdzie za mną. I co? Nie, wycofał się. Ale jeszcze go nagram, jak hasa po wodzie.
On hasał, jak ja byłam daleko, nie? Bo tutaj jest dość płytko i trzeba dość daleko w wodę iść, żeby tam, jak jest ten pomost, to właśnie tam te łódki, co stoją, to tam trzeba iść za te łódki, tam jest troszkę głębiej. Więc ja byłam tam głęboko i on po prostu chciał do mnie przyjść i dlatego wszedł do wody, odważył się i potem po prostu hasał tutaj fajnie sobie przy brzegu, ale no teraz nie wiem, czy pójdzie. Może jak pójdę dalej, to pójdzie za mną? Zobaczymy. Ale nieważne, ważne, że już się oswaja, nie? Bardzo fajne miejsce, spokojne. Teraz pod wieczór przychodzi tutaj trochę miejscowych. Tam jest dwóch panów na tym pomoście. Przedtem tutaj była taka rodzina, przyjechali na chwileczkę, posiedzieli na kocyku i pojechali. Popatrzcie, przyszedł nam tutaj taki chłopaczek ze swoim instrumentem, który zrobił sam. To jest brzeszczot po prostu na pół poprzecinany, jak widzicie. Super ręczna robota. I tutaj jest... to jest jakiś owoc. Ja nie... On mi mówi tą nazwę, ale ja nie wiem, co to jest. Takie drewniane... bo to nie jest łączony w żaden sposób. To jest jeden kawałek takiego pustego. Ja widziałam takie mniejsze, oni mają takie miski, z tego robią takie mniejsze. Natomiast ten jest dość taki duży, pusty w środku, więc fantastycznie odbija. Jest fantastyczna akustyka tego. O, właśnie on może mi pokaże takie drzewo, tak? O, super. On szuka tutaj na telefonie i zaraz mi pokaże, z jakiego drzewa to jest. Bardzo fajni tutaj ludzie są. W ogóle nie możemy się nadziwić. Po prostu jest taka cisza, spokój. Właśnie tacy są wyluzowani i tacy przyjaźni, nastawieni. Najarani na ostatnio. No są najarani, no ale to już nie chciałam mówić. To jest prawda. Ale za to są szczęśliwi, no. Za to są pogodni. Zajebani w czytopy. I co? Aha. Pokażę jeszcze. Aha. Biwakła. A, cała orkiestra. Aha. Udało nam się z nim dogadać, z czego zrobiony jest ten instrument. On nam powiedział kalabas. I znaleźliśmy tutaj, to jest taki rodzaj ich tykwy. Ja widziałam takie miski. Ja tutaj spróbuję pokazać, bo było, o, jest takie zdjęcie. Widziałam właśnie, sprzedają na targu. Tak więc to rośnie do takich naprawdę dużych rozmiarów. O, proszę zobaczyć. I faktycznie z tego można zrobić taki fajny bęben, czy tam narzędzie. Inny instrument, który on tam miał. No bardzo, bardzo fajna rzecz. Ludzie pomysłowi. No i w ogóle tam, gdzie jest muzyka, to zawsze są dobrzy ludzie. W ogóle to jest jakaś wioska dobrych ludzi, słuchajcie. Tam sobie mężczyźni z chłopcami łowią ryby, zarzucają sieci, wyciągają teraz te sieci. Tutaj przyszedł chłopak myć owce i to szoruje te owce, słuchajcie. Wczoraj wieczorem był taki pan konia tutaj myć. Tak więc dbają o te zwierzęta. No, niesamowicie. Po prostu, wiecie, no, to piękne jest, bo my żeśmy byli w różnych miejscach i widzieliśmy mnóstwo bardzo niedobrych rzeczy. I fajnie jest zobaczyć też jakieś pozytywne rzeczy tutaj w Afryce. Za dużo nie złowili, ale tutaj o, jedną ma w ręku chłopaczek i tam idą teraz powybierają. No mówią, że to było dobre.
Ogromna ta sieć była, a tych rybek dosłownie kilka. I taka jedna mantwa, czy coś, nie wiem co to jest. Wow, ale to rozumiem, że tego nie jedzą chyba, to wpuszczą z powrotem do wody. Aha, yeah, you, yeah, throw it back? O, jeszcze jedną rybę znaleźli. Wow, dostałam rybkę. No dostaliśmy oboje do podziału. Upieczoną na ognisku. Tam chłopaki sobie robili rybę. Ja poszłam zanieść im wodę, bo oni tutaj ładnie wszystko sprzątali. I przynieśli rybkę. No chyba zmienimy zdanie o tej Afryce, słuchajcie. Dzisiaj chłopaki przyszli sprzątać plażę. Będą robić wielkie ognisko i palić wszystkie śmieci. No, ciężki temat z tymi śmieciami, muszę wam powiedzieć, bo wprawdzie tu w Senegalu są śmietniki, tak więc wywożą je, ale gdzie je wywożą i co z nimi robią? To jest bardzo kontrowersyjne i tutaj próbowałam jakby wybadać temat. Niestety zaszły mnie takie niezbyt pozytywne historie, że po prostu wywożą no, na takie składowiska. To tak jak u nas swego czasu nikt nie segregował, prawda? I to wszystko było po prostu gdzieś wywożone za miasto. I niestety nawet słyszałam historię, że wywozi się i topi je w oceanie. No szkoda, no to nie jest Szwajcaria, tak? Gdzie pali się w specjalnych spalarniach i potem to ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania domów na przykład. Tak więc zanim pojedziecie gdzieś do jakiegoś kraju i jakby będziecie krytykować tych ludzi za ten brud, to nie zawsze jest to związane z tym, że ci ludzie nie chcą coś z tym zrobić. Oni po prostu może nie mogą nic z tym zrobić. Aczkolwiek rzucanie sobie śmieci pod nogi, tak jak widzimy w wielu miastach, gdzie po prostu siedzą w tych śmieciach dosłownie, no to już jest karygodne. To nam słów brak. Ja nawet nie wiem, jak ja mam to powiedzieć. Niestety tutaj ten las, to jest piękny las świerkowy, jest jednym wielkim wysypiskiem. Masakra po prostu. I tutaj też rzeka, która... A tam kobiety piorą wodę, a tam jest po prostu pełno śmieci. Piorą ubrania. W stercie śmieci dosłownie. Jak oni popracują przy tym sprzątaniu tutaj, to oni już tak szybko nie rzucą tego papierka, nie? Mam nadzieję. No i znowu spalanie. Ktoś może powiedzieć, że nie powinno się palić śmieci. No ale co oni mają tutaj zrobić, powiedzcie mi? To wbrew pozorom jest jakby... najlepszy, najskuteczniejszy sposób na pozbycie się śmieci, z którymi jest problem. W czynie społecznym tam wyzbierałam z tej naszej strony śmiecie. Zaniosłam im tam na hałdę to, co się spali, a tutaj do worka po prostu pozbierałam puszki, no bo to wiadomo, co się nie spali. I są tu śmietniki, to wyniesiemy to do śmietnika. Zrobimy chłopakom herbatę i bagietkę z masłem i z dżemem. I słuchajcie, mam dżem jeszcze od koleżanki Agnieszki z Polski, domowej roboty, bardzo dobry, śliwkowy, tak więc na pewno się chłopaki ucieszą. Ta ich bagietka to po prostu jest takie samo powietrze. No ale wiadomo, jak świeża, to dobra. To nie to, co nasza bagietka z Lidla. No ale jest co jest. Tak ludzie nie
mnie łączy, jak wspólne biesiadowanie. Szkoda, że nie możemy więcej z nimi porozmawiać, bo my nie znamy francuskiego, oni nie bardzo po angielsku. Rozumiemy się, nie? Bo jak oni coś nam powiedzą, to ja się domyślę. A niedźwiedź trochę mniej, ale tam dajemy radę. I też jak my mówimy do nich tak po angielsku powoli, jakimiś prostymi wyrazami, to oni też coś tam rozumieją, tak więc jakoś dajemy radę. Ale są super sympatyczni, super. Popatrzcie, jakie tutaj są piękne wschody słońca. Naprawdę wschody i zachody słońca są tutaj w Afryce tak piękne, że nawet niedźwiedź został poruszony i teraz co wieczór ogląda zachód słońca. Nigdy po prostu on nie zwracał na to uwagi. Wręcz mówił, co tam ludzie widzą w tych zachodach. No zachodzi słońce, no zachodzi codziennie, zachodzi. Nieprawda, ona zachodzi codziennie inaczej i w niektórych miejscach no wyjątkowo urokliwie. No, to Obi coś tam wyczuł. Tutaj pochowane w piasku są różnego rodzaju kraby i tam stworzenia. I on nie podaruje. Wygląda na to, że dzisiaj będziemy mieli imprezę. Nie tylko tutaj, słuchajcie, jest grania, ale też przyszły dziewczyny, tak, jakieś turystki i uczą się tutaj lokalnego tańca. Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. O jeny, wiecie co? Taki pan tutaj przyszedł z takim piesiunkiem malutkim i kąpał go. I to, że kąpał, to jest okej, okay, bo on ma po prostu pełno wągrów miał. I tu trzeba do słonej wody, żeby wyciągnąć te wągry. Ale on mówi, że ten piesek nie jadł nic od 2 dni, wymiotuje. Ma taki spuchnięty brzuszek. Ja mam troszkę jeszcze kroplówki, tak więc damy mu, bo ona była cały czas w lodówce, więc ona jest okej, okay, tej glukozy. Tylko poszukamy świeżej igły. Tu
czekaj. Tu będziemy wyciskać mu zaraz. One tu siedzą. No już będzie dobrze. Jeden chyba normalnie zmieni kwalifikację. Takim tu można by było być takim mobilnym weterynarzem, który po prostu jeździ i pomaga zwierzętom. On tu wyciskał te wągry, tam oni moczą w słonej wodzie, ale mi się wydaje, że tu one jeszcze siedzą. Nie wiem. Nie wiem, jak się tutaj trochę musi jeszcze ta kroplówka tak za 20 minut, jak się potem skończy. To ja jeszcze tutaj się poprzyglądam. Tak, tak, tak. Piesiuńku. Po co mu ta obroża? Nie wiem, po co mu ta obroża. No pal 6, że ma tą obrożę. Ale zobacz, tutaj siedzi robak jak nic, bo tu widać. No ja wiem, że ty nie możesz, ale ktoś musi. Co trzeba zrobić, to trzeba zrobić po prostu. O, zobaczcie, tutaj jest wyciśnięty, to jest taka czerwona, nie? Jest same ten. A tutaj widać, o, łebki wystają. Kurczę, no trzeba to będzie wycisnąć. No przecież mu nie zostawię. O, patrzcie, tam są czerwone, czyli wyciśnięte takie dziury. A tutaj widać, gdzie jeszcze został robak. Cholera. Bardzo dzielna była. Ten pan dużo wyciągnął, dużo, ale ja jeszcze wyciągnęłam po prostu tyle. Tam one się ruszają. Widać? Trzeba je wszystkie spalić. Fuj. Straszne rzeczy. Boże, biedulka. Zobaczcie, jak to wygląda. Ma strasznie taki brzuszek, ale czasem szczeniaczki to mają taki brzuszek od mleka, ale trudno powiedzieć. Przelewa się w tym brzuszku, to też niedobry znak. Się uspokoiła, zaraz ją przykryję. Będę jeść? O, no super. Widzisz, posmakowała, bo przedtem podałam jej w strzykawce tą wodę, co tutaj była rozmoknięta. O kochana, bo to dziewczynka jest. No, 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 masz. Masz. To ty będziesz żyć. Tak jesz, to będzie z tobą dobrze. O, no fajna, ale śliczna jest. Tobi, spierdalaj, bo jesteś biały. No jak tak możesz, no. A my zawsze chcieliśmy brązowego. My lubimy w ogóle bardzo dziewczynki, ale Tobi też jest fantastyczny. Kto chce adoptować dziewczynkę z Afryki? No, się zgodę, one. Nie, ten pan się wydaje bardzo fajny, bo tutaj się martwił, bardzo nam dziękował. Powiedzieliśmy mu, żeby ją zostawił. Już nie? Czekaj, może pić jej się chce, wiesz? Poczekaj. Dawaj. O, super. Wiesz co, może jeszcze do miseczki jej damy wodę, wiesz? Masz. O. Kto chce adoptować psa? $1000. Jak możesz takim być materialistą? Poczekaj, bo ona tak je, nie, wypluwa. Wiesz, ale co? To jest afrykański pies. Ty, dawaj, tu musimy jej jakąś miskę zorganizować i dać jej pić. No pięknie pije. It's not European dog. No, widać, że z Afryki. Piękna jest po prostu. Ty, bierzemy sukę. Jeny, ja nie wiem, czy ja ją zostawię. Taka śliczna. I taka kochana. Chcesz jeszcze? Masz tutaj trochę tej wody, co tutaj jest rozmoczona, ta karma, sobie popij jeszcze, no.
Dobra, Bela, pakuj manaty, Maj. Jezu, zobacz, ile ona chce pić. Poczekaj, poczekaj, masz tu następne. No to super, jak ona pije. Czy to kruplówek jej nie muszę dawać, jak ona pije i coś tam je. Aż stęga, no. Pić ci nie dali. Normalnie w domu. No. To nie są dla ciebie, to są dla nich. Ty sobie sam możesz zrobić. Dobra, a weź temu drugiemu powiedz, żeby umył rączki i ten. I zapraszamy. No.